IZ. Relaks, muzyka, kultura. Dzień dobry wszystkim. Emocjonalny ład w lipcu. Po raz pierwszy w lipcu w tym roku. Dzisiaj w emocjonalnym ładzie mój gość Małgosia Olszanowska. Dzień dobry, witam Państwa. Małgosia jest konsultantką, coachem i trenerką. Małgosia się świetnie zna na czymś, co jest dzisiejszym tematem naszego spotkania, czyli na inteligencji emocjonalnej. I teraz opowiem taką krótką historyjkę. Parę minut temu w kuchni naszej tutaj przyredakcyjnej nabierałyśmy sobie wodę i kawę do picia. I Małgosia powiedziała o tym, że czuje troszkę tremy przed naszym dzisiejszym spotkaniem tutaj na antenie. A ja na to, że słyszę takie zdanie najczęściej od moich gości, a po pierwszym wejściu jakoś sytuacja się poprawia, jeśli chodzi o samopoczucie. Powiedz Małgosia, czy to, co ja wtedy powiedziałam, jakoś było dla ciebie wspierające? Tak, to zawsze jest takie, że tak powiem, pocieszenie usłyszeć, że my jako ludzie mamy podobnie, tak, podobnie przeżywamy pewne sytuacje, podobnie reagujemy. No i że pojawia się jakaś perspektywa tego, jak to będzie dalej, tak, czyli po tym pierwszym wejściu. Mhm. Zapytałam cię teraz o to, bo mam wrażenie, że właśnie ta krótka rzecz, taka życiowa, zwyczajna, która się między nami wtedy odbyła, że to jest a propos tematu, który dzisiaj jest przedmiotem naszego spotkania. No zdecydowanie tak, tak. Kiedy mówimy o inteligencji emocjonalnej, no to można powiedzieć, że ogromna część tej inteligencji emocjonalnej to jest właśnie to, co dzieje się z nami, między nami w relacjach społecznych. Choć można powiedzieć, to co się dzieje w relacjach społecznych między ludźmi, to jest zwieńczenie. No właśnie, tak. To zwieńczenie zagadnienia, tak, nie? Należałoby tak to określić, tak. U początku leży coś zgoła innego, tak, inne elementy, które są kluczowe do tego, żebyśmy mogli społecznie realizować tę naszą inteligencję emocjonalną. Pomyślałam sobie, że rozmawianie o inteligencji emocjonalnej o tyle jest moim zdaniem ważne, że to jest termin, to jest określenie, które jest powszechnie używane. Momentami może nawet nadużywane. I zawsze mnie zaciekawia, w jakich sytuacjach słyszę, gdy ludzie używają tego określenia. Nie wiem jak ty, ale ja najczęściej słyszę je wtedy, kiedy ktoś mówi o drugiej osobie, że ta osoba nie ma inteligencji emocjonalnej. Tak, zgoda co do tego, to chyba rzeczywiście w takich potocznych naszych codziennych rozmowach jest ten termin używany i wówczas jest on często używany ocennie, tak? To znaczy rzeczywiście, żeby ocenić, że i właśnie częściej w tym kontekście, tak? To znaczy, że komuś rzeczywiście brakuje tej inteligencji emocjonalnej, bo zachował się w taki czy inny sposób, który naszym zdaniem odbiega, tak, od takiego kanonu, czy oceny tego, że ktoś tę inteligencję emocjonalną posiada. Ale też odbiega od takich indywidualnych oczekiwań, bo z kolei jak myślę o tym dalej, to zauważam, że często nam ludziom jest bardzo łatwo, albo nawet łatwiej zauważyć niedostatek, brak tejże inteligencji emocjonalnej, bo mamy trochę inne kryteria dla siebie i trochę inne kryteria dla innych. To znaczy, mamy duże oczekiwania co do tego, jak inni powinni się zachować wobec mnie, nas, a trochę inną perspektywę przyjmujemy, gdy myślimy o potrzebach w tej materii tych innych osób. I boli nas to, że nie dostajemy tego, czego bardzo potrzebujemy w danej chwili w ramach tej inteligencji emocjonalnej. No, ja bym powiedziała, że tutaj można też powiedzieć tak, że również są takie osoby, które siebie bardzo surowo oceniają, jeśli chodzi o tę inteligencję emocjonalną, tak? Ale to prawda, że bardzo często uruchamia nam się ta ocena, tu szczególnie można powiedzieć w takich sytuacjach zawodowych, pracowych, tak, kiedy z kimś współpracujemy i to dotyczy nie tylko naszych kolegów, koleżanek, bardzo chętnie szefów, ale również na przykład klientów, tak, kiedy takiej oceny dokonujemy i mówimy, no jak można było się tak zachować, jak można było tak postąpić, to kompletnie tak, brak szacunku, brak wczucia się w drugą osobę i takie oceny nam się rzeczywiście uruchamiają, ale jest ten drugi wątek, tak, czyli też taki wątek, gdzie są osoby bardzo surowo oceniające siebie, oceniające tą swoją inteligencję emocjonalną, czy sposób zachowania w danej sytuacji, co też można powiedzieć jest elementem inteligencji emocjonalnej.
My tę inteligencję będziemy dzisiaj rozbierać na czynniki pierwsze, po to, żebyśmy mieli wszyscy lepszą orientację, o czym mowa, gdy takiego terminu używamy. Chili Z. Nastaw się na chill out. Emocjonalny ład w Chili Z. Dzisiaj rozmawiamy o inteligencji emocjonalnej z Małgosią Olszanowską, konsultantką, trenerką i coachem. Właściwie co to jest ta inteligencja emocjonalna? Wiem, że w roku 90 dwóch panów, Peter Salovey i John Mayer, przebili się do świata z takim terminem inteligencja emocjonalna i proponując pewien sposób definiowania go. Ja zapamiętałam z tych doniesień psychologicznych, że to się wydarzyło wtedy. Jak ty to pamiętasz? No można powiedzieć, że rzeczywiście to jest taki punkt, w którym datowany jest moment, od którego termin inteligencja emocjonalna zaczyna być wielokrotnie używany, powtarzany, tak, i coraz częściej, że tak powiem, słyszymy o tym terminie, więc rzeczywiście tak jest. Chociaż należy zaznaczyć, że już w 83 roku mniej więcej Howard Gardner wprowadził taki termin inteligencji wielorakiej. Mhm. Więc tam też można się dopatrywać tych początków inteligencji emocjonalnej. Ja tylko podam dla przykładu, tak, że on mówił na przykład o takiej inteligencji jak matematyczna, czy taka językowa, czy muzyczna, tak, czy też na przykład kinestetyczna, ale wówczas wyróżnił również taką inteligencję intrapersonalną, czyli dotyczącą tego, jak sami siebie rozumiemy, i tą interpersonalną, czyli międzyludzką, więc można powiedzieć, że też zawdzięczamy mu niejako tak pokazanie, że jeśli chodzi o te nasze inteligencje, to naprawdę mamy z czego wybierać, mamy co rozwijać. Ale oczywiście takim boomem stała się książka Daniela Golemana o inteligencji emocjonalnej, 95 rok wydania, polskie wydanie 97. No i właśnie od tego momentu też datujemy taki, bym powiedziała, popularność tego terminu inteligencja emocjonalna. I na pewno takie przeniknięcie do szerszej świadomości, tak powiedziałabym, do codziennego naszego użytkowania językowego. Salovey i Mayer nawet się pokusili o stworzenie takiego miernika psychometrycznego, dzięki któremu można się sprawdzić nieco w zakresie tejże inteligencji emocjonalnej, choć jak ze wszystkimi miernikami psychometrycznymi, one pokazują tylko pewne tendencje, tak, a nie mówią tak zwanej całej prawdy na temat tego, jak funkcjonujemy. To, co ważne dla zrozumienia tego terminu, to to, że wszyscy badacze zajmujący się tym zagadnieniem uznają taki fakt, że jest kilka wymiarów, które trzeba uwzględnić wówczas, kiedy o inteligencji emocjonalnej mówimy. I ten podstawowy, który za sprawą Salovey'a i Mayera znamy, mówi o tym, że u podłoża inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość. Mhm. A potem jest samoregulacja, a potem jest motywacja i tu jest, w tych trzech terminach zawarta jest ta inteligencja intrapersonalna, emocjonalna, a dwa następne, czyli empatia i umiejętności społeczne, mówią o inteligencji interpersonalnej. Ja bym teraz miała wielką ochotę poprosić cię o takie przyjrzenie się dokładniej każdemu z tych wymiarów, jeśli można. Oczywiście, to jest tak, jak Łado powiedziałaś, że ten taki zasadniczy podział to jest na to, co wewnątrz nas, tak? A ten drugi podział, jak możemy to spożytkować w tych relacjach interpersonalnych. I tych podziałów rzeczywiście jest bardzo wiele, ale u różnych badaczy, tak, różnie jest to rozwijane, nazywane, ale rzeczywiście to, co jest taką, powiedziałabym, bazą, no to można powiedzieć rzeczywiście ten element samoświadomości. Tak? I jakbyśmy się tutaj mieli zatrzymać na tym, co to oznacza tak naprawdę, to jeżeli mówimy o inteligencji emocjonalnej, to mówimy przede wszystkim o z jednej strony takiej świadomości tego, co przeżywam w danej chwili, jakie emocje, tak? Czyli takiej umiejętności nazwania, sprawdzenia, jak ja czuję to, co przeżywam, ale w jakimś sensie to nie wystarczy, bo też można powiedzieć potrzebny do tej samoświadomości taki w tym samym momencie obecny obserwator, ten wewnętrzny, który, no, używając, można powiedzieć, takiego określenia, powie nam: czuję to, co czuję, tak? Czuję złość, czuję radość, czuję niepokój, czuję tremę czy strach, tak? To jest też element samoświadomości. No właśnie,
Ja zaczynając prowadzić audycję Emocjonalny Ład, powiedziałam w pierwszej audycji, że to jest najtrudniejsze pytanie, z którym się mierzymy. To jest pytanie, co czujesz? I dalej tak uważam, że to jest najtrudniejsze pytanie, a ono jest według mnie u podłoża samoświadomości. I bardzo bym chciała, żebyśmy powróciły jeszcze do tego wątku przy kolejnym naszym wejściu. Chili Z. Nastaw się na chill out. Emocjonalny Ład w Chili Z. Małgosia Olszanowska. Rozmawiamy o inteligencji emocjonalnej. Małgosiu, ja stoję na stanowisku, że ten pierwszy krytyczny poziom dotyczący inteligencji emocjonalnej, nazywany samoświadomością, jest no właśnie krytyczny, że krótko mówiąc, jeśli tutaj czegoś nam brakuje, to dalej nie pójdziemy z tą inteligencją. No zdecydowanie można powiedzieć, jest to baza, tak? Bo no, trudno sobie wyobrazić, jak moglibyśmy w ogóle, nie wiem, korygować swoje zachowania, swoje działania, gdybyśmy takiej samoświadomości nie mieli. Tak jak mówiłyśmy przed przerwą, to właściwie można powiedzieć, że jest to czytanie własnych emocji, rozumienie tych emocji z jednoczesnym takim włączonym obserwatorem, ale to jest również taka świadomość tego, jakie mamy preferencje, co lubimy, tak? Jakie są nasze motywy działania. To jest świadomość tego, dlaczego zachowaliśmy się w taki, a nie inny sposób. Więc można powiedzieć właściwie taka nieustannie aktywna umiejętność obserwowania samego siebie. To takie komponenty, kilka z nich, samoświadomości. Ja niedawno miałam przyjemność pracować z pewną grupą osób, które takie doświadczanie siebie przeżywały właściwie po raz pierwszy. Nie miały jakiegoś bogatego dorobku w tej sprawie i reagowały zaskoczeniem, zdziwieniem, a czasem wręcz dezaprobatą, dowiadując się, ha, to ja to przeżywam w takiej sytuacji? Jak to jest możliwe? Przecież nie powinno się. Mhm. I co ty na to w kontekście budowania się owej samoświadomości? No, to jest w ogóle temat rzeka, tak? Jak ta nasza inteligencja się rozwija, jak rozwija się ta nasza samoświadomość tego, co jest naszą preferencją, co wybieramy. Ale też trzeba podkreślić to, że choćby nasza edukacja jest skonstruowana w taki sposób, że jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani jednak na tej inteligencji racjonalnej, rozumowej, tak? Że jesteśmy w taki sposób kształceni. No, proszę Państwa, można powiedzieć, kto w szkole miał zajęcia z inteligencji emocjonalnej albo choćby z rozpoznawania emocji? No, nie mamy takiego zaplecza, nie jest to nam bezpośrednio dawane, w związku z tym no, w dużej mierze od środowiska, w którym teraz... Skąd mamy to umieć, tak? W związku z tym pierwszy kontakt czasami bywa trudny, czasami bywa bolesny i nie jest taki prosty, bo na co dzień posługujemy się po prostu intelektem, rozumem, mierzymy się z różnymi trudnymi zadaniami, trudnymi, łatwymi, tak, różnorodnymi, ale takimi, które angażują nas od takiej strony racjonalnej, a więc pytanie o to, co czuję, i że być może czuję to, co mi się nie podoba, tak? Chciałabym czuć coś innego, bywa często takim pierwszym doświadczeniem samoświadomości. Mam podobne zdanie i właśnie w takiej sytuacji, o jakiej tutaj mówiłam przed momentem, osoby, o których myślę, mówiły, no ale co ja powinnam czuć w takiej sytuacji? I to pytanie, co powinnam czuć, było bodaj najbardziej otwierającym dla nich samych, tak? Po to, żeby się przekonać, że nie ma czegoś takiego, jak powinnam czuć. Tak, no nie ma wzoru, tak, na to, co powinno się czuć w danej sytuacji. Choć po ludzku moglibyśmy sobie wyobrażać, prawda, że w sytuacji, w której komuś dzieje się coś złego, będziemy być może odczuwać współczucie albo niepokój, ale nie ma jednego wzoru, tak? To jest ta nasza unikalność, także w przeżywaniu świata. To pytanie, co powinnam czuć, być może wskazuje na to, że rzeczywiście budzi się taki element, że nie da się tego nazwać przez głowę, tak? Trzeba to rzeczywiście poczuć, na przykład we własnym ciele, tak? Co ja przeżywam fizycznie, tak, żeby móc spróbować to nazwać. No i to jest ta wielka konfrontacja, ale powiadam, najbardziej otwierająca. Tak? Jeśli zdołamy zaakceptować to, aha, to ja mam tak, że w takiej sytuacji albo w całej takiej gamie sytuacji ja przeżywam właśnie to, co przeżywam, to jest pewna moja charakterystyka. Jeśli ja się z tym godzę, że tak mam, tak, no tak to jest na etapie wyjściowym, to dopiero dalej potencjalnie mogę chcieć coś z tym zrobić. Tak, absolutnie tak. I tutaj odniosę się na przykład do takich uczuć, które nie są dla nas przyjemne. Być może
chcielibyśmy przeżywać, tak jak kolega czy koleżanka, entuzjazm wobec nowego zadania, prawda? Niestety, tak, my czujemy na przykład złość, tak, albo jakąś frustrację. Ale tak jak powiedziałaś, Łado, zaakceptowanie tego faktu, że ja tak mam wobec tego zadania, wobec tej sytuacji, to jest pierwszy krok do tego, żeby coś dalej móc z tym zrobić. Ja akceptuję w tej chwili, że płynie czas i że teraz jest potrzebne trochę muzyki, ale na szczęście potem będziemy się, Małgosiu, samoregulować. Chili Z. Nastaw się na chill out. Emocjonalny ład. Małgosia Olszanowska w nim. Konsultantka, szkoleniowiec i coach. Rozmawiamy o inteligencji emocjonalnej i zapowiedziałam, że teraz się zajmiemy takim obszarem w tejże inteligencji, który się nazywa samoregulacją. Tak, bo to można powiedzieć drugi krok, tak? Najpierw musimy być samoświadomi tego, co się z nami dzieje, no ale jak to mówimy, no nie wystarczy, tak? Jeszcze trzeba umieć nad tym zapanować, umieć coś z tym zrobić, bo ten element samokontroli, samoregulacji jest bardzo ważnym składnikiem, tak? Co z tego, że znam swoją emocję, jeśli nie potrafię nad nią zapanować w danym momencie, prawda? Więc ta... No właśnie, to ciekawe, co mówisz, bo potocznie, i podkreślam potocznie, ludziom się wydaje, że ktoś, kto ma tę inteligencję emocjonalną, to jest ktoś, kto nie przeżywa rzeczy trudnych, ma jakąś taką wstrząsającą, genialną właściwość, że omijają go emocje trudne. Rzeczywiście potocznie możemy tak myśleć, tak? A nawet kiedy sięgniemy do tego zdefiniowania, czym jest ta samokontrola, to powiemy, rzeczywiście będziemy się spodziewali po osobach posiadających w tym wymiarze umiejętności, że nawet mimo przeżywania trudnych emocji, one będą potrafiły nad tym zapanować, co absolutnie nie oznacza, że ich nie przeżywają. Wręcz przeciwnie, tak? Ja bym chciała to podkreślić, bo spotykając się z ludźmi, rozmawiając tak na szkoleniach czy podczas indywidualnych spotkań, bardzo często jest taka pokusa, żeby powiedzieć, przeżywać tak, ale tylko to, co przyjemne. Mhm. Czyli inteligencja emocjonalna, samoregulacja niech sprowadza się do tego, że ja będę potrafić, potrafiła przeżywać tylko to, co przyjemne. Gdy tymczasem częścią tej samokontroli, właściwie można chyba powiedzieć nawet trudniejszą, jest umiejętność radzenia sobie z tymi emocjami trudnymi. Więc tutaj chcemy po pierwsze rozwiać wątpliwości. Ktoś, kto posiada inteligencję emocjonalną, nie ma takiej rozkosznej właściwości pod tytułem nie imają się go trudne emocje. Imają się, a jakże. Natomiast robi z nich bardzo specyficzny użytek. Umie skorzystać z nich w taki sposób, który przysparza mu opinii osoby inteligentnej emocjonalnie. Tak, zdecydowanie tak jest, że to właśnie radzenie sobie z tymi trudnymi uczuciami jest częścią inteligencji emocjonalnej, z pozytywnymi absolutnie też. Natomiast, no, tak jak mówię, bardzo często te trudne emocje chcielibyśmy odsunąć, oddalić od siebie. I tu chciałabym przywołać taki element, jeszcze dzisiaj o nim nie mówiłyśmy, że właściwie ta inteligencja emocjonalna ma taką bardzo dużą funkcjonalność adaptacyjną, tak? To znaczy to, że my doświadczamy emocji, to de facto ewolucyjnie ma nam ułatwiać funkcjonowanie w rzeczywistości, radzenie sobie z tą rzeczywistością, więc ta umiejętność samoregulowania oznacza, że ja wiem, dlaczego przeżywam taką emocję, wiem, co ona mi mówi, a następnie samoreguluję się, czyli decyduję o tym, no to co ja mam z tym zrobić, tak? Na przykład z tym, że przeżywam złość. Co to jest dla mnie za informacja i jak w danej sytuacji mam zachować się tak, żeby no jednak to skontrolować, tak, i nie reagować zgodnie impulsywnie z tym, tak, impulsywnie. Mhm. Dla osób, które się uczą inteligencji emocjonalnej, bo to oczywiście jest taki cały zestaw działań, o których można powiedzieć, my możemy to rozwijać, prawda? Dla tak. ludzi, którzy się tego uczą, to jest często taki moment, no niedawno usłyszałam to, prawda, od jednej osoby, która powiedziała, że o rany, ale jak to zrobić, żeby tak szybko nauczyć się tę złość opanowywać?
Czasami trzeba zrobić krok wcześniej, na przykład nauczyć się w ogóle doświadczać, dopuszczać złość, bo bardzo często mamy tą złość zablokowaną, tak? Zaakceptować, że ona ma prawo istnieć. I że jest bardzo ważną emocją, tak? Na drugim biegunie na przykład do smutku i jej funkcją jest na przykład to, że dodaje nam energii, tak? Albo mówi o tym, co jest dla nas ważne. Ale odniosę się do tej szybkości, o której powiedziałaś. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej to jest proces. Tylko przez doświadczenie. Nie wyczytamy tego w książkach, nie przerobimy tego intelektualnie, chociaż to oczywiście nam pomaga. Musimy doświadczać, musimy praktykować, musimy próbować w ramach samoświadomości obserwować siebie. Czyli być w takich sytuacjach de facto, w których mogą się przydarzyć różne rzeczy, bo tak naprawdę sprawa polega na tym, żeby znaleźć się w sytuacjach, które nas zaskakują. Tak. I wtedy to jest taki najważniejszy miernik, na ile rzeczywiście my sobie i z tą samoświadomością, i z tą samoregulacją radzimy. To prawda, chociaż kiedy zaczynamy się uczyć takich rzeczy, które czujemy, że mamy mniej rozwinięte albo potrzebują tego naszego właśnie, tej naszej uważności, to zazwyczaj, jak to mówimy, dzieje się post factum. Nawet jedna z moich koleżanek ukuła taki termin dodatkowej inteligencji schodkowej, tak? Czyli dopiero jak wychodzę z sytuacji na schodkach, orientuję się, jak mogłam postąpić. Ale tak rzeczywiście jest, tak? Pierwszy element jest taki, przeżywałem, zareagowałem, może nie chciałam w taki sposób. Przy kolejnej sytuacji to zaskoczenie może będzie mniejsze, może znowu tego doświadczę, nazwę, może będzie mi już łatwiej zareagować. Także jest to proces rozłożony w czasie. Tak sobie myślę, że to jest ten trudny moment zawsze między emocją, która się zrodziła i tym, jak chcę zareagować. Wówczas umiejętność wpuszczenia tego pytania, co ja czuję w tym momencie. Według mnie to jest klucz do tego, żeby uwzględnić tę samoregulację, która podpowie. Okej, czuję na przykład smutek. I co w związku z tym? Co decyduje się zrobić w obliczu tego smutku? Zareagować w jaki sposób? Ten kawałeczek rozumu, który ma szansę uruchomić się dzięki temu, że najpierw uszanuje emocje. Myślę, że to jest taka rzecz, którą warto ćwiczyć i do tego namawiamy. Chill Z. Nastaw się na chill out. Małgosia Olszanowska. Rozmawiamy o inteligencji emocjonalnej. Małgosiu, przed chwilą wymieniałaś, o czym teraz będziesz chciała mówić, rozwijając wątek inteligencji emocjonalnej. Następny pomysł? Tak, następny komponent, tak? Powiedzieliśmy sobie o tym, że ta część, ta nasza wewnętrzna, tak, to zaczynamy od samoświadomości. Jak już mamy taką samoświadomość, to możemy się samoregulować, tak? Czy tutaj uczyć się tej samoregulacji, ale bardzo ważnym tym komponentem wewnętrznym to jest również taka, powiedziałabym, samoocena, tak? Czyli to, w jaki sposób o sobie myślimy, no bo również to, można powiedzieć, kształtuje nas w tym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną. Tu jest kilka takich aspektów, które warto uwzględnić. Jak to się ma do tego poziomu, który u Salovey'a i Meyera nazywa się motywacją? No, można powiedzieć, że właśnie ta nasza motywacja jest częścią tego, jak o sobie myślimy, tak? To znaczy, jeżeli powiemy, czym w ogóle jest motywacja, tak? No to powiemy, to jest w ogóle taka nasza chęć czy gotowość do podejmowania działania, to jest nasza taka gotowość do tego, żeby coś współtworzyć, tak? Być jakąś częścią składową celów, wydarzeń, żeby mieć taką, to jest taka wewnętrzna też potrzeba, tak, żeby w ogóle działać, tak. I można powiedzieć, to jak myślimy o tej swojej motywacji, w jakich momentach ona się uruchamia, jest również takim elementem tego, jak w ogóle jak o sobie myślimy. Znalazłam takie zdanie, które mówi, że motywacja jako element inteligencji emocjonalnej oznacza zdolność podporządkowania naszym celom tego, jak funkcjonujemy. Czyli po to, żebyśmy mogły realizować nasze cele, potrzebna jest samoświadomość, tak jak to rozumiem, na poziomie, czego ja potrzebuję. No, więc można powiedzieć, te elementy... Jak to będę robić po to, żeby te cele osiągnąć?
te elementy są tutaj bardzo ściśle ze sobą powiązane, tak? My je tak oddzielamy na potrzeby takiego wyobrażenia sobie, tak? Z jakich komponentów. I zdefiniowania. Tak, zdefiniowania. Mhm. Natomiast motywacja jest rzeczywiście bardzo blisko tego, tej odpowiedzi na pytanie, jak ja siebie rozumiem, kim ja jestem, czego ja chcę, tak? Co mnie właśnie będzie uruchamiało do działania, gdzie ta moja energia będzie szła z jednej strony, ale z drugiej strony na przykład jest to związane z takim wątkiem samoregulacji, który mówi, no jeśli mam motywację, to umiem też na przykład odraczać pewne chwilowe przyjemności, tak, czy takie zadania, które są blisko tu i teraz, na rzecz na przykład tego, żeby tę motywację skierować na coś, co jest bardziej długoterminowe i oddalone w czasie, tak? To też jest taki komponent tego naszego inteligentnego funkcjonowania emocjonalnego. Bo na przykład ważniejsze jest to, żeby najpierw zrobić rzeczy pilne, które są potrzebne innym. Tak sobie pomyślałam w tym momencie o menedżerach, z którymi obie często pracujemy. I menedżerowie to jest taka grupa zawodowa, grupa społeczna, o której można powiedzieć, pracownicy bardzo oczekują inteligencji emocjonalnej. To jest szeroki wątek, do którego chciałabym wrócić zresztą jeszcze później, ale myślę, że nie bez powodu jest tak, że przypomniało mi się to w momencie, kiedy rozmawiamy właśnie o motywacji jako aspekcie inteligencji emocjonalnej. Bo to jest pytanie, jako menedżer, do czego mam motywację? Do czego mam motywację, tak? Czy potrafię rzeczywiście na przykład umieć radzić sobie z tymi pilnymi rzeczami, tak? Mówimy, że tą częścią takiej właśnie naszej samoregulacji to jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, tak? Czyli choćby z presją zadań. Tu w ogóle wkraczamy w takie też ciekawe obszary, bo nasze emocje wywołują w naszym organizmie, no można powiedzieć tak skrótowo mówiąc, określony skład hormonalny, chemiczny, tak? Uruchamiają po prostu nas od takiej strony fizycznej. I to, jak działamy, wiąże się również z tym, co przeżywamy. Czyli na przykład jest taka teoria, która mówi o tym, że my potrafimy się uzależnić od zadań pilnych. Mimo tego, że one są dla nas czasami bardzo trudne, to ten wyrzut adrenaliny daje nam takiego, można powiedzieć, taką moc energetyczną, kopa. Tak, takiego kopa, która powoduje, ja zrobię dzisiaj 10 pilnych zadań, będę bohaterem firmowym, tak, na koniec bardzo zmęczonym, tak, ale z wielką satysfakcją i z niezrealizowanymi długofalowymi celami, prawda, bo postąpiłem trochę być może, czy postąpiłam trochę nieroztropnie, angażując całą swoją energię w to, co jest pilne, a nie w to, co jest długofalowe. Tak się czasem mówi, że wśród tych zadań, które się dzielą na ważne i pilne, niektórzy ludzie mają tendencję do tego, żeby nawet ważne zadania uczynić najpierw pilnymi i dopiero wtedy się nimi zajmują. U braci menedżerskiej to nierzadka tendencja. Chili Z. Nastaw się na chill out. W emocjonalnym ładzie dalszy ciąg rozmowy z Małgosią Olszanowską o inteligencji emocjonalnej. Do tej pory mówiłyśmy dużo o tej części inteligencji emocjonalnej, która dotyczy wglądu w siebie samego, tak? Tych umiejętności związanych ze sferą we mnie to jest tak. Tak, tą intra. Intra częścią. Natomiast to, co jest istotne, to to, że cała ta część intra w gruncie rzeczy domaga się ujścia na zewnątrz, to znaczy chodzi o to, żeby pokazać w relacjach z innymi ludźmi, czyli w tej części interpersonalnej, cały ten nasz wgląd. No tak, można powiedzieć, to jest taka nasza baza do tego, żebyśmy zafunkcjonowali w relacjach społecznych. No i ogromną częścią tych kompetencji, inteligencji emocjonalnej, bo tak się czasami mówi, tak, że inteligencja emocjonalna to są również pewne kompetencje, są kompetencje interpersonalne, czyli te, które dzieją się w relacjach między nami. Aczkolwiek pierwszym elementem tutaj jest zdolność współodczuwania. Tak, to jest ten pierwszy element, który można też tak trochę szerzej potraktować, tak, i w ogóle powiedzieć, że to jest taka umiejętność takiego postrzegania społecznego, w tym właśnie postrzegania poprzez współodczuwanie, czyli ten termin, który myślę już nie wymaga nawet definiowania, tak, bo tutaj mówimy na pewno o empatii, tak, empatia jako umiejętność i rozpoznania tego, co przeżywa nasz rozmówca, osoba, z którą jesteśmy w kontakcie, w jakiejś relacji, ale też i współodczucia tego, tak, czy jak to mówimy, wejścia w buty tej osoby. To jest jeden z tych elementów właśnie tej społecznej percepcji.
Po grecku empatia oznacza współczucie. Nie bez powodu jest tak, że my tutaj mówimy o współodczuwaniu, bo samo współczucie to trochę co innego niż współodczuwanie. Tak, można komuś współczuć i może to być bardzo racjonalne, tak? To znaczy bardzo ocenne. Tak, i bardzo ocenne, powiedzieć rzeczywiście ciężka sytuacja, ciężkie okoliczności i współczujemy tej osobie. Współodczuwanie jest, tak jak powiedziałaś, Łado, trochę innym aspektem, takim aspektem, którym mówimy, rozumiem wewnętrznie, co może przeżywać ta osoba, co więcej, tak, może to być na tyle zaawansowane, że wręcz doświadczam podobnych emocji, one nie mają takiego nasilenia, tak, ale jestem w stanie poniekąd przeżyć to z tą drugą osobą. Mogę wejść w jej perspektywę, mogę przeżywać podobnie, tak jak mówisz o tym, ale mimo wszystko zachowuję swoją odrębność. Tak? Nie ponoszą, nie porywają absolutnie mnie te emocje drugiej osoby. Niemniej, jeśli ktoś mi mówi o poczuciu rozpaczy albo po prostu smutku w jakiejś konkretnej sytuacji, to moja zdolność empatyzowania polega na tym, że jestem w stanie poczuć ten smutek lub zrozumieć, że to musi być rzeczywiście smutek dla tej osoby, chociaż jestem odrębnym kimś, ale czuję go. Ja absolutnie, tak. Może być mi smutno ze względu na tę osobę, mogę przeżywać inne uczucia, tak, ale jestem w stanie to przeżyć. To jest bardzo ciekawy wątek ten, który poruszyłaś, bo wracając do tych elementów na przykład samokontroli, jak rozwija się nasza inteligencja emocjonalna, także umiejętność współodczuwania, można to na przykład obserwować czasami na małych dzieciach. Jak dzieci wspaniale się indukują, tak? Płacze małe dziecko obok mnie, tak, w piaskownicy, w wózku, w przypadku bliźniaków, ja też zaczynam płakać, tak? No nieważne, tak, że nie przeżywam tego samego, być może bólu, utraty smoczka, tak, czy innych akcesoriów w postaci zabawek, ale dziecko potrafi się zaindukować. W przypadku empatii powiemy, no tu brakuje samokontroli, jeśli ktoś w ramach smutku, tak, popadnie w jeszcze głębszą depresję niż osoba, z którą współodczuwa, tak. Tu chodzi o tę umiejętność rzeczywiście skontrolowania tego, tak, w takiej sytuacji, kiedy na przykład, przykład taki, dziecko rozbija sobie nos, prawda, no nie możemy empatyzować tylko w bólu, musimy zadziałać racjonalnie, więc na pewno czujemy, że to jest dla niego trudna, przykra sytuacja, współczujemy z nim, ale musimy też umieć zareagować w odpowiedni sposób. I jest dużo większa szansa na to, że zareagujemy w sposób inteligentny emocjonalnie, o ile rzeczywiście empatycznie jesteśmy w stanie poczuć, czego ta osoba doświadcza. I bardzo bym chciała, żebyśmy się nad tym zatrzymały w naszym kolejnym wejściu. Teamy Z. W Emocjonalnym Ładzie Małgosia Olszanowska. Małgosiu, menedżerowie, taka grupa społeczna, którą znamy i pracujemy z nią. Po co menedżerom empatia? Po co menedżerom empatia? W ogóle po co menedżerom inteligencja emocjonalna? To ja wrócę do tego wątku dotyczącego tego, że ta inteligencja emocjonalna ma tą funkcję adaptacyjną, tak? Czyli pozwala nam lepiej dostosować się do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. A ta rzeczywistość dla menedżerów jest coraz mniej łaskawa, coraz bardziej zmienna, z coraz większą nieprzewidywalnością, z większymi obciążeniami. I w tym środowisku, w tej chwili wymagania wobec menedżera są takie, że to właśnie menedżer będzie potrafił jakoś zaangażować ludzi do tej zmiennej rzeczywistości, do realizacji celów pod dużą presją. W związku z tym można powiedzieć, empatia jest pewną bazą, w której odzwierciedla się w ogóle to, czy menedżer rozumie swój zespół, czy rozumie, co ten zespół przeżywa, czy próbuje tylko komunikować się na poziomie racjonalnym, czyli przekazania, delegowania zadań, celów, wskaźników. No, to się nie uda. Tak? Mówiłam ci w przerwie tutaj o takim niedawnym moim doświadczeniu. Usłyszałam takie zdanie, że emocje to jest coś, co w pracy przeszkadza. No i takie diktum słyszą pracownicy. Oczekują szefowie tego, że pracownicy nie będą ulegali emocjom. Jak to się ma do tego, o czym my dzisiaj tu rozmawiamy?
No właśnie to jest cały czas taki wątek, który się powtarza, mimo tego, że wydaje się, że już tak dużo o tej inteligencji od tych lat 90. słyszymy, że o niej mówimy, że ona jest taką bazą rzeczywiście także sukcesów tych zawodowego liderów, menadżerów, to jednak spotykamy się z takimi stwierdzeniami, ja też się z tym spotykam, tak, że lider mówi, nie mogę okazać emocji, bo to będzie słabość, tak? Albo że tu nie jest miejsce na emocje. No ale tak naprawdę, żeby podbudować się choćby naukowo, tak? To 2002 rok, Daniel Kahneman, Nagroda Nobla, profesor psychologii, nagroda, uwaga, w dziedzinie ekonomii, która mówi, jesteśmy emocjonalni. No nie możemy tego zlekceważyć, tak? To jest ogromnie istotna część. Mówiłyśmy przed chwilą o motywacji. Jak menadżer, tak, który nie ma tej empatii w sobie, jak on będzie potrafił zmotywować ludzi, uruchomić ich energię? Bez motywacji nie ma rezultatów. Tak? Więc można powiedzieć, jest mnóstwo takich miejsc, w których ta umiejętność empatii będzie wpływała na to, jak pracujemy, jak się angażujemy w środowisko pracy. Tymczasem bardzo wielu menedżerów właśnie w obliczu tej presji, o której powiedziałaś, reaguje w taki charakterystyczny, zadaniowy sposób, który polega na tym, że no dobrze, to szybko muszę wymyśleć kolejną, nawet jeśli nie procedurę, to jakiś sposób postępowania, jakąś praktykę wdrożyć, nauczyć innych i stosować. Tak? I ta zadaniowość jest czymś na przeciwległym biegunie w stosunku do emocji. A tak się mówi w biologii, że kora mózgowa, ta, która produkuje, że tak się wyrażę, nasz intelekt, jest w sensie rozwoju mózgu wytworem dużo późniejszym niż nasz gadzi umysł, tak? Nasz gadzi emocjonalny umysł, czyli ciało limbiczne, to ta struktura, w której emocje pojawiają się najpierw, tak jak to Daniel Kahneman rzeczywiście udowodnił. Zatem skąd ten prymat intelektu nad emocjami, które są najpierw? I dlaczego to jest tak szkodliwe w tej sytuacji bycia menedżerem, który zarządza ludźmi? Myślę, że tutaj jest kilka wątków. Jeden, już wcześniej się do niego odnosiłyśmy, to choćby sposób, w jaki jesteśmy wychowywani, edukowani, ale też no, można powiedzieć też te paradygmaty przywództwa, które nam towarzyszyły przez kolejne lata, także w epoce przemysłu. Rzeczywiście, tak, mogliśmy postawić na tę merytorykę, na wynik, na rezultat. W tej chwili sposób naszego funkcjonowania i ta rzeczywistość mówi, że to nie jest wystarczające, więc trochę musimy się z jednej strony z tym pogodzić, że to już jest mało, a z drugiej strony musimy szukać sposobów, jak się uczyć tej inteligencji emocjonalnej, no bo nie mamy takiego rytu, tak? Nie mamy tych nawyków, ta racjonalność to było coś, co było dotychczas promowane, doceniane, nadal jest bardzo ważne, tak? To też nie ujmujmy tego. Tak, nie deprecjonujemy tego absolutnie, tak? Można powiedzieć, to tworzy nasz taki kapitał ludzki, o którym mówimy, tak? Te nasze umiejętności merytoryczne, no ale kluczowy też do funkcjonowania firm, organizacji jest ten kapitał społeczny, czyli to, co między nami, tak? To w jaki sposób menadżerowie choćby ludzi rozumieją i potrafią ich do działania zmotywować. Święte słowa. To, jak wchodzą w relacje, jest absolutnie kluczową rzeczą. No to będziemy niedługo domykać nasze spotkanie. Dobrze się zastanówmy, co mamy do przekazania jako zasadnicze nasze przesłanie. Chili Z. Relaks. Muzyka, kultura. Małgosiu, my inteligentne emocjonalnie, mam nadzieję. Dobrze jest tak o sobie myśleć. Bardzo byłaby to przyjemna sytuacja, tak rzeczywiście móc o sobie myśleć. Co my możemy poradzić w ramach rozwijania inteligencji emocjonalnej? Bo przecież to wszystko, o czym była mowa w dzisiejszej audycji, służy temu, żeby jakoś używać w ramach umiejętności społecznych no właśnie całego tego konglomeratu. Jak ty to widzisz? Jak to jest z zastosowaniem emocjonalnej inteligencji w praktyce? W postaci jakich umiejętności?
Absolutnie tak. Można powiedzieć, to w zasadzie jest dla nas takie zwieńczenie, tak, tych poprzednich kompetencji, bo jeżeli jesteśmy w tym aspekcie społecznym, to powiemy, najpierw potrafię rozpoznać, zaobserwować, współodczuwać to, co się dzieje z drugą osobą, z osobami w innej, w relacji, z którym jestem, a potem potrafię z tego korzystać, tak, czyli też mówimy, że częścią jest ten wpływ społeczny, tak, czyli taka umiejętność, no właśnie choćby tego motywowania innych, tak, zachęcania do tego, żeby działali w taki, a nie inny sposób. To jest również część inteligencji emocjonalnej. Czy choćby taka może nieoczywista rzecz, jak można to nazwać takim zarządzaniem własnym ego, czyli na przykład taka umiejętność, że w różnych relacjach jestem w stanie powstrzymać swoją potrzebę zaistnienia, wypowiedzenia się, takiego poczucia, że jestem być może najważniejszy w tym momencie, tak? Czyli takie powściąganie tych naszych narcystycznych choćby zapędów. To jest też umiejętność społeczna, ale bardzo przydatna menadżerom taka umiejętność, jak choćby zarządzanie konfliktem, tak? Doprowadzanie do porozumienia, doprowadzanie do pewnych uzgodnień, to jest też ta kompetencja, czy odpowiedzialność, czy choćby umiejętność budowania relacji w czasie, tak? Długofalowych relacji, to są te kompetencje społeczne. W związku z tym, gdyby mówić o tym, jak rozwijać tę naszą inteligencję emocjonalną, bo absolutnie można to robić, to rzeczywiście trzeba trochę poświęcić sobie takiego czasu na tą autorefleksję w ramach samoświadomości, żeby zobaczyć, w którym z tych komponentów czujemy, że być może potrzebujemy takiego rozwoju. Czy to jest ten element świadomości, czy może samokontroli, czy może też trochę chcemy poprawić naszą własną samoocenę, bo zbyt krytycznie o sobie myślimy, czy być może chcemy rozwijać te kompetencje społeczne. W tym, co mówisz, jakoś tak ożyły we mnie myśli dotyczące tego, jak wielkim dramatem mogą się skończyć sytuacje, gdy powierza się funkcje menedżerskie osobom, które nie są do tego przygotowane. I co mam na myśli? Nie wiedzą, z czego się tak naprawdę składa taki zestaw funkcji menedżerskich, ale brak tej wiedzy skutkuje również tym, jak dalece mogą zostać zaburzone relacje społeczne między menedżerem a jego współpracownikami, bo jak nie potrafi realizować tych funkcji stricte menedżerskich, to prawdopodobnie istnieje ogromne zagrożenie dla tego, co będzie w ogóle robił i jak się zachowywał wobec współpracowników tak po ludzku. Tak, znaczy to jest rzeczywiście taka bardzo kluczowa kwestia, bo zajmujemy się tym, szkoląc, rozmawiając z menadżerami. Na przykład to się pojawia bardzo często przy okazji różnego rodzaju zbierania feedbacku, informacji zwrotnej, że lider mówi, świetnie, wspaniale funkcjonuje mój zespół. Tak? Rozmawiamy z zespołem, zespół mówi, no wiesz, idealnie nie jest, tak? Są takie momenty trudne we współpracy. Elegancko mówiąc. Tak, elegancko mówiąc, więc to jest to ryzyko, prawda, że na przykład jeśli nie mam tej samoświadomości, to nawet nie dostrzegam, ale długofalowo, tak jak powiedziałaś, to są też takie koszty dla tego menadżera, bo bardzo często no, grozi mu coś w rodzaju takiej samotności, prawda, bo ludzie się często izolują od takich menadżerów, którzy są, nie wiem, labilni emocjonalnie albo reagują w nieprzewidywalny dla zespołu sposób, czy no, ja celowo o tym powiedziałam, nawet zaczynając od umiejętności menedżerskich, bo one są wstępem do tego, żeby rozwijać umiejętności społeczne, te, o których dzisiaj dużo było mowy, jako cały konglomerat, ciąg zdarzeń, który prowadzi do inteligencji emocjonalnej. Temat jest obszerny. Być może tylko wbiłyśmy kij w mrowisko, nawet jeśli tak, to bardzo dobrze. Ale życząc wszystkim doskonalenia się, jeszcze raz przypominamy, u podłoża jest samoświadomość. A więc odpowiadanie sobie na pytanie, co czujesz. Co czuję, co tak czuję. No i co czujesz na koniec? Powiedz szybciutko, bo już się zbliżamy do końca. Zadowolenie. Fantastycznie. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś naszym gościem. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Chili Z. Nastaw się na chill out.